Wiadomo, bardzo ciężko się komentuje ten mecz, jak doma przegrywasz 0-3. Jesteśmy na drodze budowy tego zespołu i wiadomo, że jakieś wpadki się mogą zdarzyć, specjalnie pod kątem jakich błędów w rozegraniu i tak dalej. Natomiast pierwsza połowa z naszej strony nie była pod względem jakby jakości rozegrania, ale pod względem takim organizacji gry w defensywie nam brakowała. Mieliśmy wielkie odległości i z tego nie potrafili się dostać do meczu i w pierwszej połowie lepiej wyglądał zespół gości. W drugiej połowie myślę, że jsme się starali z wynikiem coś zrobić. Zmieniliśmy też rozestawienie i wyglądało to zdecydowanie lepiej. Szkoda tej drugiej bramki i na koniec trzecia, która nas jakby deprimowała. A ten mecz wyglądał w końcu tak, jak wyglądał. Trzeba z tym żyć, trzeba się ogarnąć, trzeba pracować na siebie i wierzyć w to, co robimy.